Dzień dobry, cześć, witajcie, my koni, witam bardzo, ale to bardzo serdecznie w kolejnym materiału na moim kanale. Tym razem będziemy sobie grać w Hadesa, w Hades, grę od Supergiant Games, twórców Transistor, Bastiona. Powiem szczerze, że to poprzednie gry nie były moimi ulubionymi. W sensie, ja ogólnie roguelike'ów nie lubię za bardzo. Te poprzednie gry też mi to bardzo też nie odpowiadały, jeżeli chodzi o gameplay. Nie wiem dlaczego w sumie, jakoś tak nie złapały mnie po prostu. Ale jeżeli chodzi o narrację, jeżeli chodzi o design, jeżeli chodzi o cały projekt plansz, był przepiękny i mega mi się podobały, dlatego tym bardziej czuję się mega, mega, mega dobrze, że mam szansę tą gierkę sobie obadać i sprawdzić. Mam nadzieję, że to dobrze będzie funkcjonowało, mam nadzieję, że to mi się spodoba. Gramy na Switchu, czyli tej kieszonkolce od Japończyków, czyli od Nintendo. Niestety gra na Switchu kosztuje 100 zł. Z tego co widziałem na platformie pana Gabena, czyli na Steamie, widziałem, że kosztowało 80 zł. Czyli z jakiegoś powodu znowu, to jest nie pierwszy przypadek, kiedy gra Switchowa kosztuje drożej niż ta wersja PC-towa. Nie wiem, czy to wynika z tego, że oni jakąś wielką prowizję biorą, czy po prostu na Switchu tak się kurewsko dobrze sprzedaje, że warto droższe robić, nie mam pojęcia. Ale jeżeli ktoś z was chciałby sprawdzić, czy jest język polski, to jest. I chciałbym wam teraz pogadać, jakie są wersje językowe. Języki, między innymi angielski, francuski, włoski, niemiecki, hiszpański. To jest chyba rosyjski, polski, portugalski, brazylijski. To jest chyba chiński. Ja ciekawe, czy to jest chiński uproszczony, czy jakiś inny chiński, nie mam pojęcia. A to jest japoński. To jest japoński, a to jest chiński? No to jaki jest? No okej. Okay. Jakiś inny. Pewnie ci zainteresowani, których by to ruszało, to będą wiedzieli. Najbardziej, że to, że jest polski, bo obawiałem się, że nie ma. Jeżeli ktoś z was powiedział, ej, przecież nie ma polskiego na Switchu. Tak, to też mi się tak wydawało, bo oczywiście w e-shopie nie jest wymieniony język polski. Tak samo na stronie e-shopu, czyli po prostu na stronie Nintendo UK, też nie ma wymienionej polskiej wersji. Nie wiem dlaczego. Ale podejrzewam, że to dlatego, ponieważ Nintendo nie wspiera w Polsce swojej działalności, ma to zupełnie w dupie, więc na swoim e-shopie również nie podaje, że to jest polska wersja. Jakie to jest żałosne, to aż mi się nie chce o tym mówić, po prostu, o mój Boże, Nintendo, dlaczego? Dlaczego? Już nawet nie mówię o tym, że jest wiele gier, które mają polską wersję, ale nie mają w opcjach zmiany języka i one mają zaszyty język polski w plikach, ale nie da się go odpalić, bo konsola nie da się odpalić po polsku. Switcha się nie da odpalić po polsku. No i kur, teraz dodatkowo wychodzi na to, że nawet nie pokazują, że wersje polskie są w tej grze. To nie jest tak, że to jest wyjątkowy przykład, bo dzisiaj również kupiłem Game Dev Tycoon i również tam nie ma pokazane, że jest język polski, a jak włączyłem grę, jest język polski. To jest po prostu tak smutne, że Nintendo ma tak gdzieś Polskę, ale to jest tak dobra konsola, że to jest... Aż mi głupio, że w to gram, a jednocześnie mega się cieszę, że w to gram na Switchu. No, nie wiem. Nie wiem, jak to się dzieje. Nie mam pojęcia, jak to się dzieje. Więc jeżeli ktoś z was zastanawia się, czy kupić Hadesa na Switchu, bo nie wiedzieli, czy... Jeżeli na Steamie jest polska wersja, a na Switchu nie ma, no to lepiej kupię polską wersję na Steamie i tam zresztą taniej. Ale nie, jeżeli chcecie grać na Switchu, to jest wersja polska, nie przejmujcie się tym. Dobra, przejdźmy do gry, co nie? Zobaczmy, co tam się będzie działać, co ta gra ma do nas do zaoferowania. Nie jestem fanatykiem roguelike'ów. Moim celem tej serii jest to, żeby tą grę kończyć, kilka razy pobawić się. Nie mam zamiaru jakoś włączać sobie jakoś trybu Iron Man i jakoś trybu zwariowanego skurczybyka. No, ja po prostu chcę się dobrze bawić i mieć odrobinkę wyzwania. A nie powiedziałem najważniejszego. Grę nagrywam w 2K na YouTubie, ale uwierzcie mi, gra Switch nie pozwala grać w 2K ani 4K. Po prostu tak nagrywam, żebyście mieli ładniejszy obraz, ale to jest rozciągnięte. Mean to tell you such a tale. Listen carefully. Goodbye, father. Tartar. Widzisz, jak ta gra jest rozpikselowana. What the f... Tak, gram na Switchu, nie? Zapomniałem. Ale mega ładna, ja pierdzielę.
Kurczę, naprawdę jest przepiękna. Widać, że jest jakby w rozdzielczości trochę poniżonej, trochę widać jak pikselowanie, ale sam design jest wow. Czyli jak dalej będzie. Nie grałem w tą grę w ogóle. Wiem, że ta gra była w Early Accessie. Natomiast osobiście nie korzystam z Early Accessu. Po prostu zawsze wychodzę z założenia, że Early Access jest dla fanatyków, Early Access jest dla ludzi, którzy nie mają co robić z czasem, mam wrażenie. A ja chcę pograć w gotowy produkt, więc czekałem, aż ta gra wyjdzie. Trochę o niej zapomniałem, ale tak wybuchło po premierze, że jest to tak świetna gra, że postanowiłem, po prostu nie ma innej opcji, jak tylko zagrać. Okej, są. O, mogę strzelać. Ale muszę podnieść. Okej, nie wiem, czy ja to zapamiętam, postaram się. Dobrze, mnie te kamienie nie pozabijały, to byłby przypał, co? You're nothing! Czuć tą siłę uderzenia. Ciekawe, jak uderzam, to czy mogą, oni też mogą mnie bić, czy muszą poczekać, aż przestanę ich bić. Mogłem go przybić. W którym się chyba daszuje, co? Czy ten dasz robi kratki nieśmiertelności? I'll see that all of us upon Olympus do our part, beginning here with me. Dary Ateny. Boska ochrona i niezrównoważona siła. Boskie uderzenie. Atak jest mocniejszy, może odbijać. Obrażenia plus 40%. Wyższe zadaje obrażenia wrogom na wielkim obszarze i może odbijać. Boski odskok. Odskok może zadaje obrażenia i może odbijać. A to wybiorę. Okej, czyli w tej grze mogę wybierać jakieś dodatki bogini. Okej. Kurczę, ale gra ma swój pomysł na siebie. Kurczę. Bardzo fajnie to wygląda. Największy problem, jaki mam, to że Switch nie pozwala mi odpalać się w jakiejś wyższej rzeczy. O, ten co robi? Surprise! Okej. O ty kurde! Pausztaun mnie uderzył. Odbiłem! What? To jest świetne. Plus jeden. Klucz, dobra. Czy ten klucz mogę użyć? Do tego, jak rozumiem. Wiem, że pewnie wielu z was już grało w tą gierkę. Czy to w Early Accessie, czy grało już teraz. Jakbyście mi dali znać ewentualnie, czy robię coś źle, albo jakąś optymalniejszą metodę grania, to nie w ogóle się nie bójcie. Chyba że próbujecie mi wkleić swój styl grania, no to wtedy nie musicie się dzielić ze mną, bo
często jak gram w gierki, to przychodzicie do mnie i mówicie, nie, ptaku, ty lubisz, wiem, że lubisz duże bronie i to ci się podoba, to było częste. Ale kurwa, co ty na to, żeby grać tak jak ja gram na przykład? I to jest problem, ale jeżeli widzicie, że używam źle broni, którą powinien używać, no to dajcie mi znać, jak powinien używać, ale nie mówcie mi, że gra jak ja grałem dobrze. Kurwa, wszedłem w pole pułapek. Jesus. Okay. Tak naprawdę mniej obrażeń bym stracił, jakby ten gościu mnie pewnie uderzył, niż... Już wyszło na to, że ja zdaszowałem do pułapek, kurde. No. Definitywnie, te oczki nie zadają dużo obrażeń. Granat mocy. 56 obrażeń. Aha, czyli mogę wybrać to, a mogę wybrać to. Nie wiem, czym to jest, więc wybiorę to, ale nie mam pojęcia, co jest czym. Okej, gościu. Mam jakiś grubasek, który rośnie. O! Trzeba by się coś do leczenia, nie? Nie mogę się leczyć, ale mogę walczyć. Czy ktoś z nich myślicie, że może być leczeniem? Nie, pewnie wiecie, co wybrać, ja nie mam pojęcia. Niestety nie jest podpisane. Wybiorę to, ale zupełnie nie wiem, co wybieram. Życie jakieś? Może? Kurwa, pułapka, no tak. A jego pułapka nie łapie. Żałosne. Skąd nie mam życia od skilletu? Ja mam to przejść na za jeden raz, tak? W sensie... Nie ma w tej grze takiego czegoś jak życie? Co? O fuck. Na spokojnie, gościu. Dziewięć życia! Kurwa, on ma jeszcze jedno życie. Ja pierdzie, nie wiedziałem o tym. O, fuck. Przeogromne bogactwa. Nie wiem, co wybrałem. Leczenie? O, jaka muzyka! Jezus, jaka ta gra jest! Prześwietna, jeżeli chodzi o muzykę. Kurwa, jak to jest dobrze skrojona gra.
Anyone else? There's only one heavenly archer I know of. Well, several, really. Anyway, in the name of Hades, Olympus, I accept this message. I heard about you. Look, I'm not like all the others on Olympus. The power of the hunt helps keep me company, so maybe it'll help you too. Dary Artemidy. Dziewicza bogini łowów nie ma sobie równych. Specjalny atak jest mocniejszy i ma 20% szans na uderzenie krytyczne. Celny strzał, wystrzał, wyszukuje przeciwników i ma 10% na zadanie uderzenia krytycznego. Atak z odskoku może zadać dodatkowe obrażenia. X, tak? No, weźmy to, weźmy. Będziemy pod te ataki. Życie. Czy jest jakieś życie? Jak się w tej grze leczyć? Da się, nie da się? Nie wiem. Pewnie się da jakoś. Nie? Roguelike, jak powinna być opcja leczenia się? Czy nie powinien, czy nie musi być? W sumie nie jestem pewien, czy musi być, czy nie. Mam 9 życia, no kurde, nie jest kolorowo. O, zadaję na strzała go zabijam. I on lata. Ja zaraz planuję umrzeć od... Fuck! Nie od nich. Błagam, nie od nich. Od bossa! Umrzeć w walce! Kurwa, od niego. No! Nie ma ucieczki, nie! O nie! O nie! Damn it. I'm home. Dom Hadesa. Kim ty jesteś? Welcome to the House of Hades, where... Wait, I know you. Guess that means you died out there, huh? Well, don't be sad, though. Pretty much everybody dies sometime. Everybody dies sometimes. Some of us more than... Back already. Oh, no nie. Stupid boy. I told you nobody gets out of here, whether alive or dead. So how was your wanton ransacking of my domain? Jezu, ojciec! Greetings, father. My ransacking was a delight, thank you for asking. So I'll just be on my way again. Be on your way indeed. What do I care? You shall never reach the surface. Go, see for yourself. Co tam wiesz? Uda mi się. Na pewno mi się uda. Dlaczego miałoby mi się nie udać? O nie! Mogę pogłaskać! There's a good boy. That's a good boy! O fuck! Aż słodkie! Trzy głowy. Cerbek słodki. Infernal watchdog Cerberus regards the underworld prince with mixed emotions. From purest joy. To deepest melancholy. Mój Boże. You watch over things for me, won't you, boy? You know I'd take you if I could. Czy mogę się z nim zaprzyjaźnić, z tym pieskiem słodkim? You've returned. Zresztą jak widzę trzy pyski, to mam, cały czas myślę o tym, że to nie jest jeden piesek, tylko pieski. Nic bardziej mylnego. Despite the circumstances, remember your training out there. The pain of death is but another obstacle. And fear is for the weak. Take care, Achilles. Achilles tutaj jest. Zbadaj. The House of Hades. That dark and lavishly appointed lair of the underworld's king is home not just to him, but to his willful progeny. You know I can hear you, old man. Mogę tu wejść? Zablokowane. Aha, ci coś tam muszę jeszcze odblokować. Trzeba się stamtąd z daleka.
Do not despair, child. Such setbacks are inevitable and may be overcome with effort and with time. You made contact with the goddess Athena. She shall be true to her word. I believe it, Nix. I'm grateful that you put us into contact. I know you took a considerable risk in reaching out. The risk is not to me. I expected the Olympians would involve themselves in this eventually. Reveal to them no more than they already know. Are we understood? Yes, we are. Then go. Hey, Room, I'm back. Hey, Room, I'm back. Night and darkness guide me. Mroczna obecność. 10% zaatakowali od tyłu. Przerasta małą ilość twojego życia, kiedy opuszczasz komnatę. To jest świetne. Całkowite twoje życie. Czy te punkty ja tracę po śmierci, czy nie? Odkryj dwa nowe talenty. Świetne to jest. The bedchambers of Prince Zagreus lie in a perpetual state of utter disarray, despite his lord and master of the house repeatedly insisting that he pick everything up. Oh, come on, it's not that bad, is it? Odpocząć. Who needs sleep? Ja nie mogę odpocząć. Okay. I can escape through that pink window there. A mogę rzeczy odblokować. There we go. Koronacht, the heart seeker. Let's deal some death. What the? That's the stuff. O, co to jest? Kostek! Skelly has it going, but enough with the small talk already. I'm here to do a job. So let me have it. Give me everything you got. I don't remember having you on payroll, mate. Who's your supervisor? Oh, I'm not about to rap my sources, pal. Just try and beat it out of me. Ah, co za gościu? Okej, czy po prostu mogę go bić ile chcę? Czy ja mogę w tej grze grać łukiem? To jest super. I mogę podrobić podejście pod tą broń i pod tamtą. Super to jest. W zależności od tego, co potrzebuję, mogę grać tak albo tak. No to jest. No, tak rama na siebie pomysł, kurde, to jest spory. Upominki. Okej. Okay. Achievement albo coś? I can do this. Fajnie to się rozpykuje. Coś jest? Tu nic nie ma. Ucieknij. Okej. No turning back. No dobra. Ale wychodzi na to, że to jest kolejne podejście do gierki. Więc... dziękuję bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się podobało. Będziemy sobie tę gierkę grać częściej. Planuję przejść po prostu tą gierkę. Wiem, że to jest roguelike, więc często jest tak, że tą grę bardzo trudno przejść. W sensie podobnie pamiętam, tak myślę, bo Isaac jest takim moim ulubionym roguelike'em. The Bind of Isaac ma takie coś, że przejście tej gry to nie jest jakiś wielki problem.
Ale tu chodzi o wielokrotne przejście i zdobycie jakichś rzeczy, żeby było lepiej. O ile w Isaacu często wygrywałem, a dalej mi się chciało grać, ciekawe, czy tutaj będzie mi się to chciało. Znaczy, jeżeli chodzi o YouTube'ową serię, chciałem po prostu tą grę przejść, w sensie pokonać ostatniego bossa. Podejrzewam, że Hadesa. Podejrzewam, nie wiem. Więc zobaczymy. No to zanim to się uda, to minie sporo czasu. Sporo czasu. A tymczasem dziękuję bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się podobało. Trzymajcie się. Do usłyszenia. No i już niedługo w kolejnym odcinku. Hejka, 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 naklejka. Siemanko. No i cześć. Życzę wam miłego popołudnia.